Do mnie koleżanka, jak jeszcze chyba pracowałem w Urmie, i powiedziała, że właśnie jest giełda. Mówię, no, no wiem, że jest giełda, zauważyłem. Nawet już straciłem pieniądze. A ona na to, że tam jest też taka bardzo ciekawa instytucja, nazywa się Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Ona ma być właśnie teraz wydzielana z giełdy. Może byś w tym pomógł jakoś, nie? No i to był rok 94. Mało znany epizod mojego życiorysu. Wtedy poznałem Wieśka Rozwódzkiego, który powiedział, że będę doradcą zarządu giełdy i żebym się faktycznie zajął tym wydzieleniem KDPW. Szczerze, to nie jest jakieś tam krygowanie się czy ekstrawagancja, tylko jakby to w ogóle nie istnieje w mojej głowie. Co, jak tu zarobić, jak tu zgromadzić majątek, żeby dać sobie radę na emeryturze. Ja się znacznie bardziej martwię o to i też to mówię bardzo szczerze, jak świat będzie wyglądał, kiedy ja będę już znacznie starszy niż jestem. Szczerze, teraz jest niezły czas do tego, żeby kupić akcje odpowiednich spółek, no bo jak to mój kolega z Londynu mi ostatnio zatekstował na WhatsAppie, the crisis is already priced, tak? Że on już uważa, że wyceny osiągnęły dno, że już są jakby spółki właściwie wycenione. Ahoj, witam w programie Janosik, w którym znane osoby mówią o tym, jaką mają przygodę z rynkiem i co mają w swoich portfelach, obnażają te portfele w całości. Dzisiaj mam szczególnego gościa, bo jest nim Ludwik Sobolewski. Cześć, Ludwik. Cześć, 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 Franku. Ludwika na pewno znacie, nie trzeba przedstawiać. Prezes polskiej giełdy z okresu jej dynamicznego rozwoju. Trochę więcej się wtedy działo na rynku niż się dzieje ostatnio, a w zasadzie prezes dwóch giełd, bo ty jeszcze, Ludwiku, gdzie indziej szefowałeś parkietowi. No tak, w Bukareszcie, w Rumunii. Zresztą też spółka giełdowa. Giełda w Bukareszcie też jest spółką giełdową. O, widzisz, a No, teraz u nas są w sumie głosy. 11 lat, 11, 12 lat. A są, korzystając z okazji, są głosy, pojawiły się ostatnio, żeby może z GPW polską giełdę wycofać. Co o tym myślisz? Znaczy, akurat nie słyszałem tych głosów, no ale to chyba po prostu z nudy wręcz już ludzie wymyślają takie różne pomysły. No nie, to nie jest dobre. Ja myślę, że to była jednak taka w miarę nowatorska próba zmiany struktury własnościowej. Wpisywała się i nadal się wpisuje w to, jak rozwinięte rynki do tego podchodzą, to znaczy do operatorów giełdowych. Moim zdaniem to jest optymalne rozwiązanie, no, przy wszystkich swoich wadach, wiadomo, no, to jest jak z demokracją. Ma wady, ale jakby moim zdaniem jest to coś sensownego. No to pełna zgoda. A powiedz, Ludwik, bo ty już giełdą nie kierujesz, prawda, ale ciągle na tym rynku jesteś. Co obecnie robisz? Wiesz co, ja tak, no ja jestem bardzo, bardzo nawet zanurzony w tym rynku, w sensie w polskim, w rumuńskim nadal trochę, w estońskim nawet niespodziewanie dla samego siebie, bo tam pomagam zakładać struktury funduszowe. Czyli generalnie, no tak się poruszam w regionie, tak? Trochę w Londynie, bo jestem też w Radzie Nadzorczej spółki notowanej na LSE. Czyli no, staram się jakby nie tylko zachować kontakt z tym, w jakim kierunku te rynki kapitałowe nasze europejskie ewoluują, ale też ciągle po prostu coś podziałać, ale dzisiaj bardziej z pozycji doradczych, tak? To znaczy doradcy prawnego, niezależnego doradcy przy IPO. Mam zespół świetnych współpracowników, z którymi robimy różne też takie doradztwa strategiczne. Może mniejsze poczucie sprawczości, tak? No bo jak się jest szefem giełdy, to ma się jednak bardzo poważne instrumenty wpływania na rzeczywistość. Jeżeli chce się z tego korzystać, no to można naprawdę bardzo, bardzo wiele zmieniać. Więc jakby mniej tej sprawczości, ale chyba bym nawet powiedział, że więcej takiego jakby głębszego zrozumienia na temat tego, jakie są współzależności na rynku kapitałowym, bo też ta pozycja, wiesz, szefa giełdy, ona jakby trochę ogranicza, tak? Jednak jest się bardzo mocno skupionym na to, żeby płynność, płynność, płynność i jakby tak nie zważając na pewne inne niuanse też istotne. To, a to wróćmy trochę do początku, bo każdego o to pytam.
Jak twoja przygoda z rynkiem się zaczęła? Od czego? No to w ogóle prehistoria polskiego rynku kapitałowego. To znaczy, to się jakoś wiąże z początkiem w ogóle mojej kariery zawodowej, która jest na Uniwersytecie Jagiellońskim. A właściwie to z moim pobytem we Francji, byłem stypendystą w Paryżu w roku 91, 92, czyli właśnie jak giełda warszawska powstawała. I powiem ci, że najbardziej jakby tak znacząco to do mnie dotarło, że w Polsce powstaje giełda, bo moi koledzy z uniwersytetu, to znaczy z innych katedr, pamiętam kolegę z prawa konstytucyjnego czy z prawa karnego, w ogóle nawet nic nie mający wspólnego z prawem gospodarczym czy czymś takim, no jakby oszaleli, tak? Znaczy wszyscy dostali amoku i wtedy oczywiście nie było internetu, nie było maili, nie było niczego z tych dzisiejszych środków komunikacji, tylko był telefon, jak czasem rozmawialiśmy. No to po prostu zauważyłem, że oni nic tylko o giełdzie, tak? I naprawdę jak opętani. Oczywiście tak, no pozytywnie opętani, tak? W sensie, że nie, że taki diabeł się pojawił, tylko w ogóle coś mega, mega atrakcyjnego, ciekawego. No i tak pod ich wpływem ja na tym stypendium zaoszczędziłem sporo pieniędzy. Mówię, że ta historia, bo to w ogóle jeszcze te pieniądze to były we frankach francuskich. No. Takie duże, kolorowe banknoty. Euro nie było przecież. No i słuchaj, no wszystko źle zrobiłem. To znaczy na szczycie, czy blisko szczytu Hossy, za dość dużą kwotę kupiłem akcje paru spółek. Zresztą wtedy na GPW no to było właśnie parę spółek. Jeszcze pamiętam, jak dokonałem operacji walutowej, to znaczy musiałem zamienić te franki francuskie na złotówki w jakimś banku, który się mieścił w kamienicy przy rynku głównym w Krakowie, bo ja wtedy mieszkałem w Krakowie. No to w ogóle jakby wyglądało wszystko, w kolejce trzeba było stać tam do tego okienka i w ogóle nawet to taka chyba była operacja dosyć niezwykła dla tego banku. No i to tak właśnie się zaczęła moja przygoda z giełdą. Oczywiście jak mówię, ja to kupiłem jakby w wysokim szczycie. No to była ta dziecięca choroba w ogóle, którą wszystkie te mikrorynki przechodziły. Więc jakby nie wiedziałem wtedy, ale szybko tak zacząłem sobie to racjonalizować. Znaczy nie znałem tego naszego przysłowiowego powiedzenia, że inwestycja długoterminowa to jest nieudana inwestycja krótkoterminowa. W ogóle jakby nie miałem tego żargonu nawet wtedy, ale jakby tak pamiętam, że zacząłem to sobie tak tłumaczyć, że ja przecież tak długofalowo inwestuję, prawda? Ja tak czekałem, ale niewiele z tego wychodziło, w końcu sprzedałem. Trochę się odrobiłem na akcjach Banku Śląskiego. To już pracowałem w Urzędzie Rady Ministrów i zacząłem tak trochę bardziej od strony jakby mechanizmów poznawać ten rynek. No ale to każdy jak gdyby mógł wtedy trochę zarobić, tak? No bo był to ciąg dalszy pewnego szaleństwa, które się zresztą słabo skończyło. No to taki był początek, a potem przyszła do mnie koleżanka, jak jeszcze chyba pracowałem w Urmie i powiedziała, że właśnie jest giełda. Mówię, no wiem, że jest giełda, zauważyłem. Nawet już straciłem pieniądze. A ona na to, że tam jest też taka bardzo ciekawa instytucja, nazywa się Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, ona ma być właśnie teraz wydzielana z giełdy, może byś w tym pomógł jakoś, nie? No i to był rok 94. Mało znany epizod mojego życiorysu. Wtedy poznałem Wieśka Rozwódzkiego, który powiedział, że będę doradcą zarządu giełdy i żebym się faktycznie zajął tym wydzieleniem KDPW ze struktur giełdy. No i wiesz, wtedy to pewne rzeczy powstawały jakby, można powiedzieć, że w mig, tak? To znaczy ja pamiętam, jak właśnie Rozwódzki wspominał, że na szczęście nie zdawał sobie z tego sprawy, że nie jest możliwe założyć giełdę w 6 miesięcy. Jakby nie wiedział tego i dzięki temu mu się udało. A my z kolei nie wiedzieliśmy pewnie, że tak skomplikowany organizm jak system rozliczeniowy i depozytowy giełdy można z giełdy wydzielić w odrębny system IT, w odrębne procedury, w odrębną spółkę w ciągu paru miesięcy. No i też się udało. Dzisiaj to w ogóle myślę, no tak, że takie operacje to by były praktycznie nie do przeprowadzenia. To znaczy
Pewnie KNF to by w ogóle myślał nad tym przez 2 lata, nim by się cokolwiek zaczęło. Coś nie potwierdzę, bo jesteśmy instytucją jako Finax nadzorowani przez KNF, więc tak jest, tak jest. Nie skomentuję. Na razie mamy bardzo dobre doświadczenia. To nawet nie był przytyk. No. Tak po prostu świat jest dzisiaj urządzony. No dobra, skoro tyle jesteś na rynku, to pewnie o emeryturę się za bardzo nie musisz martwić, ale muszę się ciebie zapytać, z czego będziesz miał emeryturę? Ja ci odpowiem najszczerzej, jak umiem, to znaczy po prostu bardzo szczerze i to nie będzie żadna przekora. Ja w ogóle nie planuję udawać się kiedykolwiek na jakąkolwiek emeryturę. To znaczy ja w ogóle nie myślę w ten sposób, że w jakimś punkcie powinien być kres mojej drogi zawodowej, w związku z tym do tego czasu muszę zgromadzić odpowiednią ilość funduszy, żeby jako emeryt już nie muszący i nie pracujący przeżyć jeszcze jakieś tam, nie wiem, 10, 15, 5, 20 lat. Znaczy ja zamierzam, nawet nie zamierzam, po prostu to jakby wypływa z tego, jaki jestem, używać mojego mózgu cały czas, znaczy nie wyślę go na emeryturę nigdy, a zarazem mam nadzieję, że on będzie w jakimś takim przyzwoitym stanie, że będzie mi pozwalał właśnie wymyślać jakieś nowe rzeczy i zarabiać przy tym pieniądze. Także szczerze, to nie jest jakieś tam krygowanie się czy ekstrawagancja, tylko jakby to w ogóle nie istnieje w mojej głowie. Co, jak tu zarobić, jak tu zgromadzić majątek, żeby dać sobie radę na emeryturze. Ja się znacznie bardziej martwię o to i też to mówię bardzo szczerze, jak świat będzie wyglądał, kiedy ja będę już znacznie starszy niż jestem. Czyli w jakich warunkach w ogóle będziemy żyć, tak? To znaczy, co się podzieje z klimatem w ciągu najbliższych już nie 20, nie 30 lat, bo tak to może myśleliśmy 5-10 lat temu, tylko w ciągu najbliższych kilku lat. A powiem ci, że jeżdżę sporo po świecie i jakby widzę skutki tej katastrofy klimatycznej, widzę, jak o tym ludzie opowiadają. I to jest bardzo takie dojmujące uczucie. To nie jest to samo, co po prostu czytać o tym w jakichś artykułach publicystycznych, więc to mnie naprawdę bardziej zajmuje. W jakich w ogóle my warunkach będziemy żyć? Nie skąd weźmiemy pieniądze, żeby korzystać z życia, tylko w ogóle czy nie będzie jakichś fundamentalnych przeszkód w tym korzystaniu przez nas z życia. I to widzę, że jakby te wszystkie gigantyczne problemy są już coraz bliżej nas. No właśnie, bo przeczytałem gdzieś ostatnio, że wróciłeś z Pakistanu. Tam też już dostrzegają zmiany klimatyczne, czy to z innych podróży? No tak. Wiesz, północny Pakistan to są góry, tak? I to takie góry, o których każdy słyszał. Hindukusz, Karakorum, Himalaje. I północny Pakistan w lecie to służył jako takie schronienie dla ludności Pakistanu Środkowego i Południowego, gdzie po prostu temperatury są kosmiczne, tak? 40-50 stopni. Jeszcze weźmy pod uwagę, że Pakistan to nie jest jakiś kraik, tylko to jest 240 milionów ludzi. Natomiast ten północny Pakistan, który był takim regionem temperatur umiarkowanych, no jak to w górach, prawda? 3, 4, 5 tysięcy metrów, nawet przejście graniczne z Chinami jest na wysokości 4800 metrów, najwyżej położone przejście graniczne na świecie. No tak, tam ekspozycja jest, wiadomo, większa na słońce, no bo to jest jednak bliżej tam jakby tereny podzwrotnikowe. Ale tam jest po prostu upalnie momentami w sposób trudny do wytrzymania. Czy też byłem w lutym, byłem 5-6 tygodni w Kolumbii, między innymi w takim miejscu, gdzie są góry 4-5-tysięczniki z lodowcami. Te lodowce, co jak się domyślasz, jakby stanowią pewną ciekawostkę taką geograficzną, tak? Że na tej szerokości geograficznej są lodowce. Te lodowce tam nadal są, ale rozmawiam z chłopakiem z plantacji kawy, który mówił, że z chłopakiem, który ma 20 parę lat, że jak kończył jakąś tam szkołę i miał 17 lat, to wychodzili z wioski, szli trochę pod górę
żeby popatrzeć się na śnieg, bo to była atrakcja. A dzisiaj, żeby dojść do granicy śniegu, to prawie trzeba uprawiać już wspinaczkę wysokogórską. W Kolumbii, wiesz, dzisiaj plantatorzy przygotowują się na kryzys klimatyczny w ten sposób, że myślą, że będą zastępować hodowlę uprawy kawy arabiki kakao, bo kawa arabika, ona najlepiej się udaje na wysokościach mniej więcej 2200 metrów nad poziomem morza. Między innymi dlatego się tak zawsze dobrze udawała, bo tam są odpowiednio niskie temperatury. Tymczasem te temperatury robią się wysokie i ona tam oczywiście nadal rośnie, ale wydajność tych upraw jest niższa niż, no dosłownie można to policzyć w miesiącach czy w niewielkiej liczbie lat, więc to są gigantyczne zmiany ekonomiczne, no bo możesz sobie wyobrazić, jak wielu ludzi, jak duża część ekonomii Kolumbii jest uzależniona od kawy, bo to jest chyba po Brazylii drugi w ogóle eksporter kawy na świecie. I to właśnie arabiki, tam robusty prawie że nie ma. Więc jeżeli dodam do tego przygnębiające ilości plastiku i wszelkich możliwych śmieci, które są, no jak ja zobaczyłem plastik i to w dużych ilościach przy szlaku pod Nanga Parbat, notabene 8125 metrów, duma Pakistanu obok K2, tak po prostu obok ścieżki na wysokości 3600-4000 metrów. Jak zobaczyłem, ile śmieci jest, no właściwie wszędzie, tak, od Albanii przez inne kontynenty, ale i w Polsce dzikie wysypiska, no to jest po prostu przerażające. Pamiętajmy, że chyba w tym roku ludność Ziemi ma się zbliżyć do 8 miliardów, czy tak jakoś, tak? Więc wiesz, nie chcę może jakby, żeby te wątki zdominowały naszą rozmowę, ale jak mnie pytasz o emeryturę, no to naprawdę tego rodzaju myśli przychodzą mi przede wszystkim do głowy. Nie no, brzmi zatrważająco i pewnie te też podróże twoje z jakimś tam ryzykiem się wiążą, więc to kolejne pytanie będzie o poduszkę finansową. Masz taką poduszkę? Jeśli tak, to z czego ona jest, w jakiej kwocie? Wiesz co, jakąś mam, nawet pewnie no taką, która pozwala mi się w miarę komfortowo czuć, ale patrzę na tę poduszkę przez pryzmat też przyszłości, tak? To znaczy ja jestem chyba w miarę typowym, czy zupełnie typowym, albo jestem w jakiejś medianie osób korzystających z produktów finansowych i na przykład mam dwa kredyty, w dodatku uśmiejesz się, ale jeden frankowy, a drugi w euro. Witaj w klubie frankowiczów. Tak. Bo kiedyś jakby w ogóle te tematy mnie nie interesowały, więc po prostu, a miałem pewne potrzeby życiowe, więc pozaciągałem te kredyty, które, wiesz, jedyne co jest tym fajnego, to to, że bank mi zrobił taki okres spłaty, że naprawdę chyba myśli, że ja będę bardzo długo żył. No ale to trzeba po prostu co miesiąc spłacać, tak? Czyli trochę jak budżet państwa, no są pewne sztywne zobowiązania. I z tą poduszką to też jest tak, że ona jest zmienna. To znaczy, ja mam takie okresy, że decyduję się w coś zainwestować, ale mam też takie okresy, że zupełnie to wstrzymuję. Na przykład myślę, że teraz jest niezły czas do tego, żeby kupić akcje odpowiednich spółek, no bo jak to mój kolega z Londynu mi ostatnio zatekstował na WhatsAppie, the crisis is already priced, tak, że on już uważa, że wyceny osiągnęły dno, że już są jakby spółki właściwie wycenione, chociaż ja znam też takich fan menedżerów od startupów, którzy
którzy 3 miesiące temu mi mówili, że tak, to jest dobry czas do kupowania, z tym, że my będziemy kupować za 6 miesięcy, bo to wtedy będzie ten to właściwe. Ale... Więc bądź tu mądry. Ale to jakby no, są pewne okresy, gdzie warto po prostu być przygotowanym i nie wszystko wydać wcześniej. To aktywnie czy pasywnie inwestujesz? Bo z tego, co mówisz, to chyba aktywnie, tak? Skoro tak próbujesz timingu rynkowego i tak dalej. No trochę próbuję, tylko to jest takie mocno niedoskonałe, dlatego że ja jestem dosyć uważny na wejściu, natomiast potem nie poświęcam temu należytej uwagi. I tak pewne rzeczy tak u mnie trwają i potem nagle dochodzi do mnie, że przegapiłem jakiś moment albo że to coś uległo drastycznej przecenie. Więc no koniec końców to nie powiedziałbym, że jestem aktywnym inwestorem, bo jak mówię, no to wymaga uwagi i pewnego takiego zastanowienia się nad tym, co się chce zrobić, nie tylko wtedy, kiedy się dokonuje inwestycji, ale potem trzeba ją monitorować i jakby ogarniać całość, a powiem tak, no to jest ciągle przede mną. Może na tej emeryturze, nie emeryturze, będę miał więcej czasu. No dobra, a globalnie czy lokalnie? Globalnie to chyba jest za duże słowo. To znaczy ja mam tam jakieś fundusze, które są ustrukturyzowane w ogóle poza Polską, w Luksemburgu i one inwestują oczywiście zgodnie z moimi takimi ogólnymi instrukcjami w coś tam i to jest na rynkach właśnie można powiedzieć, że globalnych. Natomiast gdybym miał popatrzeć na to, co rzeczywiście wynika jakby zdecydowanie z moich decyzji, tak, to znaczy, że nie delegowałem to na jakiegoś fund managera, no to globalnie to na pewno nie. Ale też nie lokalnie, bo z racji też mojej przeszłości zawodowej, którą byłeś uprzejmy przypomnieć, no to mam pewne więcej niż zaciekawienie, pewną jakby serdeczność, a nawet przyjaźń do rynku rumuńskiego na przykład, czy w ogóle do rynków południowo-wschodniej Europy, które są dość ciekawe. Więc zdarza się, że w moim tak zwanym portfelu, chociaż nie chciałbym, żeby to zabrzmiało w ten sposób, że to jest jakaś szczególnie duża kwota aktywów, no ale mam tam parę rzeczy właśnie, które nie są polskie, że tak powiem. Mam na przykład akcje giełdy w Bukareszcie, których kurs namiętnie obserwuję z dużą frustracją, bo giełda się bardzo dobrze rozwija. I to nawet znajduje pewne odzwierciedlenie w kursie, no ale mam to w ronach rumuńskich, a ron w stosunku do euro przeszedł mniej więcej to samo co złotówka w stosunku do euro, więc jakby nie uciekniemy niestety od inflacji, od kwestii kursów walutowych, kiedy patrzymy się na rentowność swoich inwestycji. No więc to w ten sposób. No nie lokalnie, ale z tym globalnym to bym nie przesadzał. Kolejnego pytania w moim kwestionariuszu się już po prostu nie mogłem doczekać, bo jesteś byłem szefem giełdy. Wprawdzie już nie masz tej mocy sprawczej, ale jak sam wspomniałeś, natomiast pewnie masz opinię na temat tego, co by można było na polskim rynku zmienić. I gdybyś miał taką moc, żebyś zmienił jedną rzecz, to jaka by to była rzecz? Ale wiesz co, Przemku, to ja mam taką żartobliwą chęć, żeby ci teraz tak powiedzieć, jak ty mi powiedziałeś o KNF-ie. Ale nie, żebym się tutaj, nie wiem, jakoś przesadnie martwił o moje relacje z giełdą warszawską, tylko wiesz, ja się już tyle nagadałem w życiu na temat tego, jakie zmiany trzeba, również w ostatnich latach, jakie zmiany trzeba by wprowadzić, żeby było trochę ciekawiej i trochę lepiej. Też przekonałem się, że takie mówienie bardzo rzadko odnosi skutek. Znaczy tak naprawdę skutek mamy wtedy, kiedy decydujemy się za coś wziąć. My to wprowadzamy z ludźmi oczywiście w ramach jakiegoś zespołu
organizacji, to wtedy istnieje. Ale nie chcę zbyć twojego pytania, bo może te lata doświadczeń doprowadziły mnie do takiego wniosku, jak pytasz mnie o jakąś jedną rzecz, że świetnie by było, gdyby na naszym rynku zaistniały jakieś idee inwestycyjne, jakieś idee w zakresie przedsiębiorczości, w zakresie struktury rynku kapitałowego, które byłyby takie oryginalne, takie nasze, tak? Tak jak wiesz, nawet ten wspomniany przez ciebie listing GPW, no to w skali regionalnej był jakąś tam nowatorską próbą restrukturyzacji corporate governance na giełdzie, czy rynek New Connect, czy rynek Catalyst. Przepraszam, że mówię o rzeczach, które są związane z moim okresem na GPW. To oczywiście nie były jakieś światowe innowacje, nic podobnego. A dla New Connect mieliśmy pierwowzór w postaci AIM-u, ale w skali regionalnej, w skali Europy Środkowo-Wschodniej czy Wschodniej, no to było coś nowego, coś odważnego, coś, co jakby potem mówiono, to wy coś takiego zrobiliście, jak wam to działa, może my też spróbujemy, prawda? Zwróć uwagę, że od wielu lat to my jednak przejmujemy pewne idee, tak? To znaczy idea ładu korporacyjnego, idea, nie wiem, ESG ostatnio, o której się bardzo mówi. To wszystko są takie rzeczy, które my jakby okej, podejmujemy, ale to nie są jakieś nasze takie flagowe produkty, czy jakieś takie właśnie nasze flagowe idee. No popatrz, nawet coś takiego, co jest niezwykle proste, to znaczy zaangażowany profesjonalny marketing pasywnego inwestowania, nie chcę ci tu robić reklamy jakiejś przesadnej, no ale tak mnie teraz taka myśl ogarnęła, no to właśnie Finax i ty, tak? To znaczy nawet to przyszło ze Słowacji, bym powiedział. Jest to Janosik, skąd jest? Sam powiedziałeś, że Janosik jest człowiekiem słowackim. No. Oczywiście. Więc wydaje mi się, że my trochę jesteśmy za bardzo tacy wtórni, a za mało skoncentrowani na tym, żeby coś światu pokazać, czy sąsiadom pokazać, czy Ukrainie pokazać, czy regionowi, tak? Oczywiście w dobrym kopiowaniu nie ma niczego złego i wiemy najlepiej, że to też jakby trzeba wyważyć, bo na rynkach kapitałowych jakaś taka nadmierna inność to też nie jest dobra, bo musimy ściągać kapitały zagraniczne, które z kolei lubią jakby poruszać się w środowiskach, które są dla nich czytelne. Ale no, to jest to, czego mi brakuje. No dobra, a taki jeden błąd inwestycyjny, bo tak mówisz, byłeś na wielu rynkach, pewnie na tylu samo, na ilu podróżowałeś. Wiem, że też trochę koło startupów się kręcisz. Czy jakiś taki jeden błąd, z którego można brać lekcję, bo my Polacy trochę boimy się mówić o błędach, ale fajnie się można na nich czegoś nauczyć. To podziel się z nami takim błędem. No to ja mam wiele, mam kilka takich błędów. No. To one nie są jakby jednostkowe, tylko co gorsza, one są takie bardziej systemowe, to znaczy o jednym już wspomniałem. Jak zainwestujesz, to potem interesuj się tym, co się z tym dzieje, tak? To znaczy sprawdzaj, co się dzieje w spółce, sprawdzaj, co piszą o spółce, sprawdzaj, jaki jest kurs, popatrz na wykres kursowy 6 miesięcy do tyłu, spróbuj coś sobie wyprognozować. Czyli taka uważność właśnie nie tylko na wejściu, ale i potem. Inny rodzaj błędu, który zdarzał mi się dosyć często, to są przeoczone okazje. To znaczy, ja należę do grupy tych inwestorów, którzy dzisiaj mogliby powiedzieć, no dlaczego ja nie kupiłem CD projektu, jak kosztował 50 zł, tak? Błędem jest jakby przesadny optymizm, ale też poważnym błędem jest jakby brak wiary, tak? To znaczy nadmierny sceptycyzm, że to coś na pewno już nie może urosnąć. Bardzo wiele rzeczy może urosnąć,
Zależy to od bardzo też wielu rzeczy, więc w całym tym działaniu inwestycyjnym losowość odgrywa dużą rolę, ale trzeba o tym pamiętać, że właśnie to jest jakby, trzeba się zbliżać do tej granicy komfortu, tak? Bo jak widzę, że coś się buja ciągle na tym samym poziomie cenowym, no to łatwo jest wyrobić sobie takie przekonanie, że to po prostu wyżej nie pójdzie, a jak pójdzie, to tylko trochę. A może się tak okazać, że właśnie jakby patrzę się na jakiegoś półjednorożca czy jednorożca, tak? I dowiem się za rok, że właśnie historia potoczyła się w tym kierunku. Miałem takie przypadki, na mniejszą skalę oczywiście niż jednorożcowa, ale miewałem takie przypadki. Ale to jest dosyć normalne. Czuję, że nie mówię o żadnych jakichś rzeczach osobliwych. Każdemu to się przydarza. Często ludzie z tego powodu w ogóle odchodzą od rynku i idą w jakieś nieruchomości czy w jakieś inne rzeczy, bo uważają, że tam jest to wszystko jakby bardziej stabilne i sensowniej poukładane. No to na koniec każdego gościa proszę o to, żeby jakąś pozycję książkową polecił dla kogoś, kto początkującym jest albo już bardziej zaawansowanym, śmiało. No chętnie bym to zrobił, ale ja w ogóle nie czytam książek o inwestowaniu. A myślałem, że w ogóle nie czytasz książek, już chciałem z tego zrobić, wiesz. Nie. Początek, zajawkę całej rozmowy. Nie, nie. O, dzięki za odpowiedź, bo ja uważam, że w ogóle należy czytać. Jak najwięcej czytać. Ja jestem z tej szkoły, która uważa, że lepiej przetwarzamy, więcej w nas zostaje, lepszą refleksję w sobie budujemy. Nie wtedy, kiedy ślizgamy się wzrokiem po internecie, tylko wtedy, kiedy sobie znajdujemy w życiu takie właśnie długie momenty koncentracji, bierzemy książkę, już nawet nie jest takie istotne, dobrą czy złą, bo ze złej też można wyciągać bardzo ciekawe wnioski. Ja nie czytałem książek o inwestowaniu chyba żadnych. Kiedyś czytałem takiego mojego kolegi doradcy inwestycyjnego, znowu paradoks, no jestem związany głównie z polskim rynkiem, ale jedyna książka, która mi jakoś utkwiła w pamięci o inwestowaniu, to była książka mojego kolegi z Rumunii. Chyba nawet ją po rumuńsku przeczytałem, ale też z tej książki to zapamiętałem tylko jedno zdanie, że, bo on tam miał taki rozdział o tym, że ważny jest też czas wolny, rodzina, hobby, jak ważne jest hobby, jako balansuje jakby twoje, coś co balansuje, czy wprowadza równowagę do twoich emocji, to się przydaje w inwestowaniu i tam pada takie ładne zdanie, po prostu trzeba mieć w życiu wiele punktów oparcia, tak? Że właśnie nie tylko to, że otwieram tego laptopa i siedzę przez 5 dni codziennie. Więc czytać książki, które pośrednio dotyczą również naszych zachowań właśnie jako wtedy, kiedy jesteśmy inwestorami. Czyli na przykład na mnie ogromne wrażenie zrobiła biografia Steve'a Jobsa. Ta taka chyba najlepsza biografia Waltera. Ty na pewno wiesz, Przemek, bo ty jesteś erudytą. Tego Waltera jako psa, jako, no tego kogoś, tak? Bo w sumie łatwo znaleźć. Czy wiesz, na przykład fantastycznie o biznesie i o podejmowaniu decyzji pisał nie kto inny jak Winston Churchill, więc to są takie książki, które jakby nie dostarczają jakichś bezpośrednich wskazówek na temat tego, jak się zachowywać na rynku. Ja nie bardzo w to wierzę, żeby można było rzeczywiście z tego sobie zrobić jakiś paradygmat działania, ale one dostarczają dużej wiedzy czy podstawy do refleksji na temat tego, co jest ważne, jak w ogóle uzgadniać różne cele w życiu, jakich błędów nie popełniać, tak? Jakby na przykład, ja niestety nie mam takiej umiejętności, ale jakbym miał i przeczytałbym dwie książki Davida Kahnemana, znaczy Kahnemana czytałem, tak? Czy wiesz, czy Tverskiego, czy na przykład tych dwóch noblistów, którzy napisali książkę Zwierzęce Instynkty, prawda? Jest taki ostry behawioralizm, który mówi, słuchajcie, tamten racjonalny inwestor, racjonalna ekonomia, to wszystko to można między bajki włożyć i to jest bajka o żelaznym wilku. Tak naprawdę rządzą nami emocje w postaci wręcz zwierzęcych instynktów, tak?
Schiller i Asimov bodajże, czy jakoś tak podobnie dostali za to Nagrodę Nobla. To z tego można Akerlof, tak. To z tego można naprawdę bardzo wiele zrozumieć, tylko wiesz, ważne jest to, żeby to nie była taka wiedza z oczytania, tylko żeby rzeczywiście wpływała, żeby miała jakieś przełożenie na nasze realne zachowania i nasze realne decyzje. To jest trudne. Ludwik, bardzo Ci dziękuję. Liczyłem na szczerą rozmowę i ona faktycznie była szczera i liczyłem na coś ekstra i tyle wątków poruszyłeś, jak jeszcze chyba żadna z gości Janosika, więc bardzo Ci za to dziękuję. Można mówić o biznesie ciekawie i szeroko i nie tylko mówić o liczbach, ale przez pryzmat osób, miejsc, zjawisk, więc za to dziękuję. Jak Wam się też podobało, to dajcie kciuka w górę. Jeszcze raz dzięki, Ludwik. Mam nadzieję, że gdzieś tam na tym rynku naszym polskim nadal będziesz obecny w tej lub w innej formie, bo jesteś chyba jednym z takich symboli tego rynku kapitałowego, więc trzymam kciuki. Ja chcecie usłyszeć, co inni goście Janosika mieli do powiedzenia, to subskrybujcie nasz kanał na YouTubie. Rozmowa z Ludwikiem Sobolowskim była 35, więc trochę tego już jest i chyba była jedną z najdłuższych. Właśnie kończymy 34 minutę naszej rozmowy, więc bardzo Ci dziękuję jeszcze raz, Ludwik, i do zobaczenia na parkiecie. Dziękuję, pozdrawiam Twoich słuchaczy i widzów. Dziękuję i Ciebie.